Radek kupił 5 jabłek, każde z nich kosztowało 47 groszy. Zapłacił za nie monetą 5-złotową. Ile reszty otrzymał Radek? Zastanówmy się, co wiemy z tego zadania. Wiemy na pewno, że Radek kupił 5 jabłek, a każdy z nich kosztowało 47 groszy. Czyli kupił 5 jabłek, a każde z nich kosztowało 47 groszy. Zatem możemy policzyć, ile zapłaci za te jabłka. Zapłaci 5 razy 47 groszy. 5 razy 47. Ile to będzie? Możesz policzyć pod kreską, sposobem pisemnym, albo możesz sprytnie policzyć to w głowie. Zobacz. 5 razy 40 to jest 200 i 5 razy 7 to jest 35. Czyli razem będziemy mieli 200, zapiszę, 235. 235 groszy. Sprytnie obliczyliśmy. Teraz wiemy, że zapłacił monetą 5-złotową. Moneta 5-złotowa, może tutaj dopiszę jeszcze jednostki, tu będą grosze. 235 groszy. Mamy monetę 5-złotową. 5 złotych to jest ile groszy? To jest 5 razy 100 groszy, bo każda złotówka to 100 groszy, czyli to jest 500 groszy. Możemy tutaj liczyć w groszach. Ile otrzyma reszty? Możemy liczyć w złotówkach. Jak komu wygodnie. Zrobimy tym sposobem z groszami. W takim razie, jeżeli tyle miał, a tyle zapłacił, to jak obliczyć, ile dostał reszty? Myślę, że już wiesz. Trzeba od 500, czyli od tych 5 złotych, które miał, odjąć to, co zapłacił, czyli 235 groszy. Tutaj ważne jest, żeby jednostki się zgadzały. Tu mamy grosze, więc bez problemu możemy odejmować. I wykonujemy odejmowanie pisemne. 0 odjąć 5, nie potrafimy tego zrobić tu przy odejmowaniu pisemnym, więc musimy pożyczyć od kolejnej cyfry. Od 0 nie ma co pożyczyć, więc od 5 pożyczamy i przerzucamy na prawą stronę. Tu mamy wtedy 10 i tu pożyczymy. I przerzucimy na prawą stronę, mamy 10. 10 odjąć 5 to jest 5, 9 odjąć 3 to jest 6, 4 odjąć 2 to jest 2. Zatem Radkowi zostało 265 groszy. A 265 groszy, ile to jest złotych? Myślę, że już wiesz, to jest 200 groszy, dodać 65 groszy. A 200 groszy to po prostu 2 złote. Czyli 2 złote 65 groszy dostał reszty. Możesz to zapisać równie 2,65 złotego. Tyle reszty otrzymał Radek.